Pies postrzegany jest jako członek rodziny. Jego poród więc może być równie przejmujący i emocjonujący co poród człowieka. Ta suczka, gdy urodziła swoje młode, zaskoczyła wszystkich. Nikt nie mógł wierzyć, gdy zobaczyli te szczenięta. Pies to ponoć udomowiony gatunek wilka. Patrząc na niektóre malutkie i słodkie rasy psów, aż trudno w to uwierzyć. Niektóre rasy są jednak podobne do wilka, inne mają duże pokłady agresji. Rasa Rottweiler należy do rasy, która niegdyś używana była do pracy jako psy pasterskie oraz psy rzeźnicze. Obecnie postrzegane są zwykle jako psy obronne. Ta suczka rasy Rottweiler była w ciąży. Gdy urodziła cały miot, wszyscy byli w szoku. Nikt się tego nie spodziewał, zwłaszcza weterynarz. Pies zaskoczył wszystkich. Małżeństwo Laura i Mark Marshallowie z Wielkiej Brytanii zabrali swoją suczkę do weterynarza, żeby zrobić prześwietlenie jej brzucha ciążowego. Lekarz wskazał, że suczka urodzi 6 szczeniaków. Badanie pokazało 6 szczeniąt i pomyślałem, że to świetna wiadomość. Byłem z tego zadowolony, powiedział Mark dla Daily Mail. Roxy zaczęła rodzić rankiem 12 marca. Rodzina Marshallów nigdy nie miała do czynienia z psem w ciąży, więc byli nieco zdezorientowani. Najpierw wydała z siebie dziwny jęk, który zaalarmował rodzinę. Usłyszeliśmy hałas, zeszliśmy więc na dół i zobaczyliśmy Roxy ukrywającą się za sofą. Położyliśmy ją z powrotem na łóżko i wróciliśmy na górę, opowiedział mężczyzna. Właściciele nie mogli uwierzyć, gdy właściciele zeszli do swojego psa, zobaczyli pierwsze szczeniaki. Jeden leżał na podłodze, drugi w kuchni. W ciągu pół godziny na świat przyszło kolejnych 4. Jak się okazało, do południa piesków było już 12. Gdy właściciel poszedł do sklepu kupić coś dla nowonarodzonych piesków, pojawiły się kolejne 3. Roxie urodziła łącznie 16 szczeniaków, jest to jeden z największych miotów w historii. Wszystkie pieski przeżyły i pomyślnie się rozwinęły. Nowi właściciele musieli zapłacić za jednego pieska od 650 do 750 funtów. Dzisiaj grzeje, jeden. Mieszkanie w nim nie jest przyjemnością. Mieszkańcy twierdzą, że nad blokiem w Warszawie ciąży klątwa 2. Trwa akcja służb na południu Polski, niezbędna ewakuacja. Nie jest dobrze, nie słyszałem nigdy o takim miocie Rottweilerów w Polsce. Zazwyczaj mioty mają 8-9 szczeniąt. Zdarzają się mioty 12 psów, ale to naprawdę rzadkość, powiedział dla TVN24 Remigiusz Czech, międzynarodowy sędzia kynologiczny. Najlepsze newsy dnia, źródło, TVN24. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.